z ulgą dzisiaj troszeczkę, odetchnęliśmy w drugiej połowie, ale sukces zespołu. Wróciliśmy po pierwszej połowie nijakiej, bezbarwnej w naszym wykonaniu, ale potem chyba poznaje się dobre zespoły, że w kluczowym momencie są w stanie zmobilizować się na tyle i wskoczyć na troszeczkę inne obroty, że przy otwartym wyniku do przerwy i wydawałoby się przy bardzo dobrej grze drużyny przeciwnej, druga połowa diametralnie inna, szczególnie w zaangażowaniu, w realizacji zadań defensywnych. I chyba z tego dzisiaj jestem najbardziej dumny z tego zespołu, że to, o czym sobie rozmawialiśmy od pierwszych zajęć w sierpniu, dzisiaj tak naprawdę w drugiej połowie zafunkcjonowało. Od początku mówiliśmy sobie, że ten zespół jest na tyle fajny i zbilansowany w ataku, że ten atak będzie funkcjonował niezależnie z jakim przeciwnikiem na dobrym poziomie. Natomiast jak wiemy, atakiem my dzisiaj tutaj nie wygraliśmy, wygraliśmy obroną. W drugiej połowie wygraliśmy obroną i to jakby przez cały sezon szlifowaliśmy i to dzisiaj w kluczowym momencie sezonu przyniosło nam upragniony sukces i z tego jesteśmy zadowoleni. Bilans bez przegranej w całej lidze, no to jest się czym pochwalić, jest się z tego z czego cieszyć i chwała zespołowi, że na trudnym terenie w Katowicach, gdzie nieprzypadkowo ten zespół jest w czwórce, gdzie przegrywała Polonia Bytom, gdzie przegrywały inne zespoły, ten zespół dzisiaj postawił trudne warunki. Ale tak jak mówię, szczęśliwi wracamy do Warszawy. Pewnie na podsumowanie jeszcze przyjdzie pora, bo nie zapominamy, że za chwilę czeka nas dwumecz z zespołem z Poznania, także liga dla nas się jakby nie skończyła. Zamknęliśmy kolejny etap, czyli dwoma zwycięstwami jesteśmy w pierwszej lidze. Natomiast no, fajnie by było nie zmarnować czegoś takiego jak mecze dwa do końca sezonu. I fajnie by było zakończyć ten sezon bez porażki. Wiem, że to będzie bardzo ciężkie, bo mam świadomość, że zawodnicy osiągając pewien pik formy i to było widać dzisiaj, że byliśmy do tego meczu w drugiej połowie bardzo mocno skoncentrowani i chcieliśmy tę serię zamknąć. Jeżeli nam się uda skoncentrować na tyle, żebyśmy jeszcze w dwumeczu z Poznaniem zagrali tak jak przez cały sezon, no to ja będę bardzo szczęśliwy i będę wręcz dumny z tego zespołu, że on tak funkcjonuje. Dwa dni przerwy, wracamy we wtorek do treningów i będziemy chcieli zakończyć dwumecz z Poznaniem bez porażki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale sytuację mamy taką, że dzisiaj jesteśmy szczęśliwi po awansie, wracamy do Warszawy. Mam nadzieję, że znajdziemy chwilę na świętowanie tego sukcesu, bo jak wszyscy wiemy, sukces sportowy jest bardzo ciężko osiągnąć i trzeba go w odpowiedni sposób celebrować. Tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Widzimy się na meczu w Poznaniu z Warszawą. Hej.